Uno Junior od Mattel. Jest to gra karciana dla dzieci już od 3 roku życia, dla 2 do 4 graczy. I jest to fantastyczna gra. Powiem Wam, że dopiero teraz ją odkryłyśmy. Nie miałyśmy nigdy wcześniej Uno, mimo że już 3-latki właśnie mogą w nią grać. My kupiłyśmy ją dopiero teraz. W środku mamy karty. Karty ze zwierzakami. Bardzo dużo tych zwierząt tutaj jest. W 4 kolorach. Mamy karty również dobierania kart, czyli jak ktoś wyłoży taką małpę z dwójeczką, to następny gracz bierze 2 karty. Są karty, że kolejny gracz musi opuścić swoją kolejkę. Są też karty, aby zmienić kolor. Może ja Wam pokażę taką przykładową rozgrywkę w Uno. Rozdajemy między 2 graczy karty. Tych kart musi być 5. Kładziemy na środku kubkę z karty, które będą tak zwaną losowania, kubka kart losowania. Odkrywamy, jest tygrys. I teraz dziecko może sobie oczywiście rozłożyć te karty, aby mu, no na początku wiadomo, można mu pomóc w tej grze. Tutaj karty moje, tutaj karty innego gracza i powiedzmy, że zaczyna ten inny gracz, bo jest młodszy niż ja. Patrzy, czy ma tygrysa albo kartę w kolorze zielonym. Nie ma. Musi wziąć kartę. Ma kolor zielony, wykłada. Teraz ja patrzę, kolor zielony albo krokodyl, ale niestety nie mam, jest słoń. Teraz tutaj bierze graczy z tej strony, jest karta zielona. Teraz ja nie mam zebry, ale wziąłam kartę zmiany koloru i zmieniam kolor na czerwony. Gracz kładzie czerwony, ja kładę czerwony, gracz kładzie czerwony, ja kładę czerwony, gracz i ja, gracz nie ma, gracz bierze, nie ma. Ja mam hipopotama i krzyczę Uno! Uno, została mi jedna karta, muszę krzyknąć Uno. Jeżeli tego nie zrobię i zostanę na tym przyłapana przez któregoś z innych graczy, no to muszę za karę wziąć 2 karty. Gracz teraz kładzie, o, wykłada kartę, że ja muszę poczekać kolejkę, czyli ja nic nie robię i teraz znowu gracz, powiedzmy, że położy tutaj, żebym nie wygrała, położy tutaj flaminga, ja biorę kartę, no i wygrywa gracz. Oczywiście on powinien krzyknąć Uno, bo jeżeli tego nie zrobi, to za karę sobie bierze 2 nowe karty. Tak wygląda ta gra. Jeszcze tutaj są, tak jak już mówiłam, karty dobierania, czyli małpki. Małpka trzyma 2 karty, czyli jeżeli ja bym wyrzuciła małpkę, to gracz obok mnie musi wziąć 2 dodatkowe karty. Tak wygląda gra w Uno dla dzieci, które już mają doświadczenie z tą grą, bo mamy też wariant podstawowy i wtedy odkładamy wszystkie karty akcji, czyli zmiany koloru, odkładamy również karty dobierania, czyli te z małpkami oraz stukanem, czyli stratę kolejki i gramy z samymi zwierzątkami i wykładamy same zwierzątka, czy też taki sam kolor, czy zwierzę muszą być. I tak to wygląda, moi drodzy, jest to bardzo wciągająca gra karciana. Dzięki temu, że jest malutkie pudełeczko i tylko talia kart, możemy wszędzie ją ze sobą zabrać. I Uno z nami na pewno pojedzie na wakacje. Martynka strasznie pokochała tą grę, zresztą ja również. I na pewno kupimy w przyszłości Uno zwykłe, nie Junior. Ale oczywiście Junior też zostanie, bo Oliwka zaraz skończy 3-latka. Będziemy z nią grać w Uno również. Bardzo nam się podoba ta gra i bardzo gorąco Wam ją polecam. Więcej o niej możecie poczytać na blogu i zdjęcia też obejrzeć na blogu. Wszystko się znajduje, więc tam też Was bardzo gorąco zapraszam. Zostawiajcie łapki w górę pod filmami, jeżeli lubicie nasze recenzje. No i też subskrybujcie nasz kanał, wtedy żadnej nowej nie przegapicie. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam.